Cenisz sobie swoją prywatność, a czy wiesz, że twój dostawca widzi wszystko to, co robisz w internecie, czyli jakie strony odwiedzasz, czy nawet jakie filmy oglądasz. Jeśli Ci się to nie podoba, zostań. Dzisiaj porozmawiamy na temat bezpieczeństwa i serwisu VPN. Ja mam na imię Paweł, a ty oglądasz kanał Techmania KD. Zapraszam! Używasz Kodi, pobierasz renty, a może zwyczajnie przeglądasz Internet, myśląc, że jesteś bezpieczny. Błąd. Nie jesteś. Twój operator sieciowy ma obowiązek zapisywać wszystko to, co robisz w internecie. Wedle prawa Unii Europejskiej, każda strona, którą odwiedzisz, każde wideo, które zobaczysz, jest rejestrowane przez dostawcę internetu, a informacje te pozostają do wglądu długimi latami. Dlatego, korzystając z zasobów sieci, narażasz się na niebezpieczeństwo oraz utratę swojej prywatności. VPN jest jednym z najlepszych sposobów na to, aby pozostać bezpiecznym. Więc co to w ogóle jest ten cały VPN? Rozwinięcie skrótu Virtual Private Network nie mówi zbyt wiele, ale można się domyślać. Oczywiście nie będziemy się tutaj rozdrabniać. Po prostu VPN zabezpiecza i zaszyfrowuje wszystkie Twoje dane. Dzięki temu możesz podłączyć się bezpiecznie do sieci i nikt nie ma możliwości śledzenia tego, co robisz. Może zauważyłeś, że ostatnia część stron internetowych zaczyna się od HTTPS. Zamiast samego HTTP i posiada taką zieloną kudeczkę przed adresem. Jest tak, ponieważ nowy protokół szyfruje Twoje połączenie ze stroną internetową, dzięki czemu nikt nie podejrzy danych logowania czy np. numeru karty kredytowej. VPN działa podobnie, ale dużo lepiej, ponieważ wszystko to, co robisz, jest szyfrowane na Twoim urządzeniu i dekodowane dopiero na miejscu, co znaczy, że Twój dostawca internetu, będący pomiędzy Tobą a tym, co chcesz zobaczyć w internecie, nie ma oglądu do tych danych. Widzi on, że coś wysyłasz, widzi on też, że coś odbierasz, ale jest to tylko ciąg niezrozumiałych danych. Zachowanie własnej prywatności i tego, co robimy w sieci, to jedno, ale VPN zabezpiecza Cię również przed przechwyceniem Twojego ruchu sieciowego w miejscach z dostępnym darmowym Wi-Fi. Łączenie się z taką siecią np. w galerii handlowej, w hotelu w pociągu czy nawet na lotnisku to ogromne ryzyko, ale oczywiście większość z Was o tym słyszała. Tylko pytanie dlaczego? Otóż nie trzeba być wielkim hakerem, aby usiąść w obrębie kilkunastu metrów z laptopem i włączyć aplikację do przechwytywania pakietów. To nie jest wcale żadne science fiction, gdyż nawet dziecko potrafi taki program pobrać i włączyć, ponieważ są one ogólnie dostępne i naprawdę nie potrzeba agenta rządowego, aby to wszystko ogarnąć. Otwarta sieć, jak sama nazwa wskazuje, oznacza, że pakiety te nie są szyfrowane i wszystko co robisz w sieci może być przechwycone przez jakiegoś obcego delikwenta. Dlatego serwisy VPN używa się już nie tylko na komputerach, ale też coraz częściej na smartfonach. Aplikacje tego typu są bardzo proste w użyciu, często mają tylko opcje typu włącz i wyłącz, więc każdy jest w stanie to ogarnąć. Aby noc pod ochroną VPN, nawet podczas korzystania z takiej otwartej sieci, cały Twój ruch będzie zaszyfrowany, co znaczy, że będziesz bezpieczny. Z jednej strony możesz teraz pomyśleć, że ok, ale ja nie jestem Jamesem Bondem i pewnie nikogo nie obchodzą moje przepisy na ciasto, które wrzucam. Na przykład na Pinteresta. Nawet jeśli wydaje Ci się, że nie robisz nic nadzwyczajnego w internecie, to część tych danych może być bardzo przydatna i później nieuczciwie wykorzystana na Twoją szkodę. Czy aby na pewno każde Twoje hasło jest unikatowe? Bo przecież nie używasz tego samego hasła do kilku stron internetowych, serwisów, a na pewno masz już oddzielne do banku czy nawet do Paypala. Gdyby jednak było inaczej i Twoje hasło zostało przechwycone, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby narobić Ci niezłego bigosu. To może taka trochę ekstremalna sytuacja, ale każdego dnia są poszkodowani. Ochrona przed tego typu nieprzyjemnymi skutkami to nie jest jedyna zaleta używania serwisu VPN. Jeśli zauważyłeś, to część dostawców internetowych zmniejsza przepustowość łącza lub całkowicie je blokuje dla wybranych usług. Przykładem tego może być technologia Pertuper, to -peer, do których należą, należą tak zwane niechlubne torenty. Dostawca widzi co jest grane i albo całkowicie ubija połączenie, albo zwalnia je tak, aby odechciało ci się z nich korzystać. Jeśli włączysz VPN, twój tunel będzie zaszyfrowany, a tym samym dostawca, nie wiedząc, co to w ogóle jest, no, musi ci udostępnić pełną prędkość łącza. Innym przykładem jest blokada regionalna. Na przykład, jeśli jesteś w jakimś obcym kraju i chcesz skorzystać z serwisu dostępnego normalnie tylko na terenie Polski, to nie będzie on dla Ciebie dostępny. Ale włączasz VPN, wybierasz Polskę i voila, już wszystko działa jak trzeba. W zasadzie to ogólnym zagadnieniem nie jest to, czy korzystać z VPN, czy też nie bo odpowiedź na to pytanie jest według mnie oczywista. Prawdziwym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać, to którego dostawcę wybrać, i tu wybór dostawców VPN jest naprawdę bardzo bogaty. Odnajdziesz mnóstwo usług, nawet bezpłatnych, i choć te mogą wydawać się bardzo, ale to bardzo kuszące, to radzę omijać je szerokim łukiem, Powiem, nie od dzisiaj wiadomo, że przecież nie ma nic za darmo, a utrzymanie tak potężnej sieciowej infrastruktury VPN Kosztuje krocie. Dlatego w przypadku darmowych usług często jesteśmy bombardowani reklamami. Nasze dane, jak i ruch sieciowy, może być odsprzedany innej firmie, lub co gorsza, nasze urządzenie może stać się serwerem, czy też tak zwaną przelotką dla tysięcy innych użytkowników, co może cię narazić całkowicie na ogromne niebezpieczeństwo. Dlatego, jeśli już chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo, to wybierz opcję płatną i sprawdzoną. Ale też nie ma się czego bać, ponieważ niektóre solidne serwisy oferują też dobre ceny. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat korzystałem z wielu różnych dostawców VPN. Z jednych byłem bardziej zadowolony, z innych trochę mniej. Dosyć długo trzymałem się z Excess VPN, ale jest on jednym z najdroższych i tak naprawdę nie oferował niczego nadzwyczajnego. NordVPN jest bardzo popularny i mocno reklamowany, ale z mojego własnego doświadczenia dosyć wolny, chociaż tutaj też ogromne znaczenie ma lokalizacja. W zasadzie raczej nie ma potrzeby omawiać wszystkich serwisów, które przez ten czas, powiedzmy, przemieniłem czy też testowałem i w większości była to dla mnie po prostu strata pieniędzy. Natomiast najlepsze serwisy, z którymi przez ten czas miałem do czynienia, to Wypr i PureVPN. VPN. Choć ten pierwszy ma sporo zalet i w dalszym ciągu okazjonalnie z niego korzystam, to PureVPN VPN jest moim faworytem w każdej kategorii i korzystam z niego nieustannie. Owszem, nie jest on darmowym VPN, ale cena w wysokości niespełna 3 dolarów za miesiąc przy pakiecie na 2 lata to bardzo korzystna oferta. Rzecz jasna, 2 lata to dosyć długo, ale pierwsze 7 dni objęte jest okresem ochrony. Jeśli cokolwiek nie będzie nam pasowało, wystarczy napisać, że chcemy zwrot i tyle. Więc bez obaw można go wypróbować. Można byłoby sporo dyskutować na tematy związane ze wszystkimi dodatkami, jakie odnajdziemy chociażby w piór VPN. Ale krótko mówiąc, to podoba mi się aplikacja, czy to na Windows, czy na Android. Wystarczy wybrać serwer i kliknąć Connect. Samo połączenie jest stabilne, a prędkości zwykłe wystarczają do strumieniowania materiału wideo, nawet w bardzo wysokiej jakości. Ogólnie mówiąc, jako sam VPN, w moim odczuciu sprawdza się on lepiej niż większość innych, na które się natknąłem. Jednak to nie wszystko. Czy to na komputerze, czy na smartfonie, przechodząc do nowej opcji Ozon, mam możliwość włączenia dodatkowych usług, chociażby takich jak antywirus. I nie byłoby tutaj nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że za proces skanowania całego ruchu sieciowego odpowiedzialny jest serwer VPN. A nie Twoje urządzenie. Innymi słowy, Twój sprzęt nie będzie już spowalniany przez antywirusa. Jeżeli korzystałeś kiedyś z Avasta czy AVG, wiesz, jak te darmowe antywirusy potrafią być irytujące, zgłaszając chociażby wymyślone zagrożenia tylko po to, aby w końcu zmusić Cię do wykupienia subskrypcji. Dodatkowo można uruchomić tutaj blokadę potencjalnie niebezpiecznej zawartości sieci, czy nawet włączyć dodatkowy system wykrywania i zapobiegania włamaniom do urządzenia. A jakby tego było jeszcze mało, filtrowanie adresów URL pozwala w łatwy sposób zablokować dostęp do wybranych lub tematycznych stron. Jest to bardzo przydatne, często w przypadku dzieci. Na koncie Piur VPN zaznaczamy kategorie, których sobie nie życzymy i można to wszystko zablokować. Posiadają oni nawet sam dodatek do przeglądarki, nawet jeśli nie chcesz instalować pełnej aplikacji. Wychodzi na to, że kwota rzędu 10 zł miesięcznie to. Naprawdę niewiele w zamian za tak solidną ochronę i wszystkie te dodatki. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że z zakupionego serwisu możemy korzystać nawet na pięciu urządzeniach jednocześnie. Tym samym możemy udostępnić nieużywany slot rodzinie, czy nawet podzielić koszty na kilka osób. Jak zawsze, w opisie tego filmu poniżej pozostawię linki do opisanego tutaj polecanego przeze mnie VPN, którego używam. Klikając w ten link, powinniście zobaczyć najniższą i najlepszą ofertę. W takim razie warto poważnie zastanowić się nad swoim bezpieczeństwem w sieci. Większość osób nie zdaje sobie sprawy ze wszystkich tych zagrożeń i dlatego uświadom swoich znajomych i udostępnij ten film dalej. A jeżeli pomógł Ci on poszerzyć Twoją wiedzę, koniecznie kliknij łapkę w górę.